Cześć, siemanko, guten morgen. Witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie Worona Kolarzyny. A nie wiem, czy mnie teraz widzicie, czy już widzicie, czy jeszcze nie. Minęło już kilka tygodni od challenge'a. Ja straciłem ostatnio głos i niestety to podsumowanie pojawiło się dopiero tak późno właśnie z tego powodu. No i czemu jestem tak daleko, bo jak śledzicie Strawę, to wiecie, że nie ukończyłem tego challenge'a. Powiecie z jednej strony, Cienias, kurde, nie dał rady, słaby jesteś i w ogóle. Z drugiej strony zrobiłem przez 3 dni jakieś 850 km. I powiem Wam, że nie mogę być niezadowolony, chociażby z tego względu, że rzecz, która bardzo mnie cieszy, tym razem jelitkowo przegrało z kolarstwem. Dlatego tak, to jest dla mnie bardzo ważne, że przez te 3 dni udało mi się zrobić tyle kilometrów bez żadnej awarii podczas jazdy, jeśli chodzi o brzuch. A jeśli uważacie, że Woron Kolarzyna jest takim cieniasem i nie zrobił tego, to zaraz dowiecie się, jaki był główny powód. Trochę głupi, ale tu był akurat błąd, który przy wyznaczaniu trasy w ogóle nie był brany pod uwagę. Nawet się tego nie spodziewałem. Zapraszam. Zawsze mówili, po co ci ta broda, a tu widzicie, jak się robi karierę na YouTubach, to przydaje się do trzymania mikrofonu. Dobra, wracamy do podsumowania tego challenge'a. Ja jestem mega zadowolony, jak już powiedziałem wcześniej, dzięki temu, że jelitkowo wreszcie przegrało. No mało bitwę, ale zawsze to jest coś. 300 km codziennie przez 4 dni, co dałoby mi 1200 km, nie zostało zrobione. Jeśli miałbym być szczery i tak jak powiedziałem, cienia z Woron Kolarzyna, weź nie zrobiłeś tego challenge'a i w ogóle, to biorę pod uwagę to, że w momencie, w którym teraz jestem, z tym jak radzę sobie z tym badziewiem, to jestem mega szczęśliwy, że mimo problemów z jedzeniem, czyli najprostszy przykład motoryzacji, tak jakbyście mieli auto 200-konne i tankowali go benzyną, nie wiem, 50-ołowiową i chcieli, żeby dalej przyspieszał, nie wiem, 6 sekund do setki, a przy takim paliwie jest to niemożliwe. Także ja jestem z siebie mega dumny z tego, co robię i jeśli ogląda ktoś, to kto ma jakieś problemy zdrowotne, czy jest fanem mnie jako jelitkowca, to niech się nie poddaje i po prostu ciśnie dalej, bo jak w poprzednim odcinku, niekoniecznie ultrakolarstwo, ale wiele rzeczy, gdzie w rachubę wchodzi jakaś choroba i przeciwności, to niestety głowa jest najważniejsza. Kurczę, no trochę wstyd mówić o tym powodzie, ale przy wyznaczaniu trasy, może zacznę od tego, nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy. Chodziło o to, że ostatniego dnia, trzeciego dnia miało padać w okolicach tam godziny 17, więc wymyśliłem sobie, że pojadę na południe i wrócę. Po prostu, tak jak widzieliście w trzecim odcinku, trasa w tej nazad, ale nie wziąłem w ogóle pod uwagę aspektu tego typu, że jadąc na południe,
z rana oczywiście. Mamy słońce na wschodzie, czyli po lewej stronie. I teraz tak, jak dojedziemy do punktu końcowego trasy w tej nazad, słoneczko też się nam będzie przesuwało i wracając na północ, słońce będzie na zachodzie. Czyli jaki z tego wniosek? Cały czas będzie po jednej stronie. I co się stało? Wiem, widziałem, pisaliście o jakichś tam kremach na wcześniejszym filmie. To już tam pomińmy to. Spaliłem jedną nogę. Przez dwa dni nic się nie działo, bo trasa była tak wytyczana, że po prostu albo słońce było za mną, albo przede mną, albo powiedzmy mijało się po bokach. A tego dnia ciągle paliło mi lewą nogę. Niestety oparzyłem ją. Pokażę wam zdjęcie już takie chyba ze strupami. Na drugi dzień noga mi spuchła, trzy dni nie byłem w pracy, także było wesoło. W ogóle się tego nie spodziewałem, ale to nauczka na przyszłość, że w takim wypadku trzeba po prostu uważać na to, jak planujemy trasę w tej nazad i przy większych temperaturach uwzględnić to, z której strony będzie świeciło słońce. Tak, wiem, powiecie, no debil, bo co? Co można powiedzieć, tak? Także to był główny powód tego, że nie pojechałem. Po prostu noga mi spuchła, no ściągnęło mi, wiadomo, napuchła, no i trzeba by było być jeszcze podwójnym idiotą, żeby wsiąść na rower i jechać. Także powód głupi, ale miejmy nadzieję, że wyciągnę z tego wnioski gdzieś kiedyś na przyszłość. I teraz mam kolejne wytłumaczenie, jak na trzecim dniu mówiłem wam o tym. No, przykucnę sobie może, nie będę tak trzymał. Mówiłem wam o tym, jak zawiesiły mi się nogi, że nie mogłem kręcić. No i znalazłem powód tej przyczyny, a mianowicie, zawsze jestem, bo kreatynę używam zawsze po treningu, praktycznie cały rok, czyli nie ma znaczenia, jaki jest cykl i w ogóle, tylko po prostu jestem na kreatynie, w sumie na japczanie kreatyny i po prostu przy tej intensywności nogi są bardzo spompowane, a po odstawieniu kreatyny, jadąc do Danii, jak nie widzieliście tego odcinka, to zapraszam, jak pukam do drzwi niemieckich i sobie do nich wchodzę. A teraz wchodzimy kulturalnie sobie do Niemiec. No co? Pyk, popukamy. Guten Morgen. I kurde, jesteśmy w Niemczech. I już po tym czasie, jak pojechałem do Danii z powrotem, to nie biorąc kreatyny po treningach, po prostu przejechałem ten dystans bez żadnego problemu, jeśli chodzi o napompowanie mięśni i było wszystko git, fajnie, elegancko. Challenge dał mi bardzo dużo fajnych odpowiedzi, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Dał mi na pewno odpowiedź na pytanie, czy trening, który ostatnimi czasy stosuję, działa. Działa bardzo dobrze. Działa przede wszystkim bardzo dobrze na moje jelitkowo, bo przez 3 dni udało mi się normalnie jeść. W pierwszym odcinku widzieliście, jak demonstruję mój posiłek i ten posiłek był jedzony przez 3 dni. Jak policzyłem kalorie i się nie pomyliłem, to w każdym z tych posiłków było 4000 kalorii. Więc jak na worona kolarzynę, to jest po prostu masa. Biorąc pod uwagę, że na przykład Piękny Wschód w tamtym roku przez 12 godzin zrobiłem na 3 drożdżóweczkach nacho i dzień wcześniej miałem biegunkę taką ostrą.
więc przyjmując 4000 kalorii, to codziennie, nie licząc posiłku po rowerze, bo oczywiście muszę jeździć nadczo, to jest po prostu kolosalne dla mnie. Kolejną sprawą, wiadomo, jakieś tam kwestie sprzętowe. Tu mam na myśli, na pewno będę chciał wrócić do korby GRX-a, bo wymyśliłem sobie, że na piękny wschód tegoroczny zamieniłem korbę GRX-a na 105. Chodzi o ząbki, tak? Czyli przeszłem z korby 48, 31 na 50, 34. Dlaczego? Bo po prostu Fuji okazuje się, że jest na tyle dobrym rowerem, fajnie skonstruowanym, że po prostu wydawało mi się, że moc, jaką generuje, i dzięki temu, że ta rama jest skonstruowana, jak jest skonstruowana, nie tracę tyle energii, więc postanowiłem wskoczyć na większy blat. Ale już teraz wiem po tych 3 dniach, że po prostu to, że blat z przodu będzie mniejszy, czyli będzie 48 ząbków, to bardzo mi pomoże na dystansie całego tego wyścigu, czyli mistrzostw świata, jakie za niedługo będą. To tak ze strony technicznej, myślę. Zastanawiam się jeszcze nad tym, czy nie zmienić opon z 28 na 25, ale to odpowiedź będę miał po, myślę, jutrzejszym dniu, gdzie zrobię sobie trasę na tych oponkach 28 mm. Tam chyba było 260 km i będę chciał sobie porównać, jak poszło mi wtedy, jak pójdzie mi teraz. Tam były 25. Jakie kwestie? Kolejna kwestia, odkrycie tego, że w Garminie funkcja uśpienia, czyli oszczędzania energii, bardzo fajnie wpływa, bo po 300 km ubywa mi chyba tam 50% baterii, a fajnie, bo w trakcie nawigacji czy alertów, które mam ustawione, jeśli chodzi o tętno, jedzenie i uwaga, ostatnimi czasy podnoszenie się z siodełka, on się wtedy włącza. Także jest wystarczające ilości tego, żeby obserwować, co się dzieje. Kolejną też odpowiedzią jest to, że trochę nigdy nie wierzyłem, że kolarze mogą jechać na czuja, jeśli chodzi o tętno, i jak się okazuje, to z czasem człowiek jednak przy dużej ilości godzin spędzonych na rowerze i czytanie swojego organizmu jest w stanie się tego jednak nauczyć. Wiadomo, że nie jeden do jednego, ale w tych momentach, w których po prostu licznik się wyłącza i jadę z tym samym rytmem, to mi wystarcza. Dużo odpowiedzi też, jeśli chodzi o jedzenie, bo przez te 3 dni trzymałem się tego schematu, tego samego, czyli w moim przypadku były tak 3 drożdżóweczki, banan i jedzie samochód. No, przeszkoda. Czyli tak, 3 drożdżóweczki, banan, po bananie są żelki, po żelkach znowu są 2 drożdżówki, banan, żelki, drożdżówka i żelki. To już wiadomo, kwestia indywidualna, jeśli chodzi o moje jelitkowo. Także tutaj nie ma co brać ze mnie przykładu, chociaż można sobie spróbować. Co my tam jeszcze mamy? Strój to nie bardzo. No chyba tyle, no. Co takiego ja wam jeszcze mogę powiedzieć? No, jestem mega zadowolony, jeśli chodzi o jelitkowo. Także bardzo się cieszę z tego testu, bo też mogę się podzielić z wami moim doświadczeniem. Niekoniecznie musicie brać z tego przykład, ale
oglądając, jak się okazuje, już teraz jest masa kanałów rowerowych. Słuchając różnych doświadczeń, możemy sobie wyciągnąć wnioski i próbować je na sobie. A! Widzicie? Bardzo ważną rzeczą są trzewiki. Dzisiaj po raz pierwszy chyba od... z 1500 km na pewno zrobiłem na szimanowskich nowych butach. I dzisiaj wsiadając na moje DMT poprzednie, po prostu czuję kosmiczną różnicę w sztywności. Po prostu jest przepaść. Na pewno będę chciał na wyścigu, taki wniosek z dzisiaj szybki, dojeżdżając tu do tego miejsca, będę chciał na Shimano na pewno wjeżdżać pod górki, bo po prostu jest przepaść, nie? W tych butach czuć, jak uginam się pod jak ugina się podeszwa pod naciskiem na pedały, tam w Shimano po prostu, no, tak jakbym jechał, może to brzmi nie za ciekawie, ale jakbym jechał na dwóch deskach, ale w sensie pozytywnym, że czuję, jak cały ciężar, cała moc jest przekazywana na pedały i to naprawdę się czuje. Jutro przejadę ten dystans właśnie na tych butach. Zobaczymy, jaka będzie też różnica i kolejna rzecz jest do odhaczenia. Także ja dziękuję za to, że oglądaliście tamte odcinki. Dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek do końca. No co, czekam na wasze komentarze, jakaś tam konwersacja, coś na pewno wam się nie podobało. Wchodźcie na wszystkie media społecznościowe, jak chcecie zobaczyć, ile Woron robi kilometrów, jak mu to tam idzie, jak się tam wlecze. Oczywiście, jakie są testy, to już będziecie mogli na Strawie wtedy zobaczyć, co tam wyczyniam. I na koniec zachęta, jeśli chcecie być małym takim wirtualnym uczestnikiem Mistrzostw Świata i wspomóc mój team, po prostu kliknijcie na link poniżej, postawcie nam kawusie i chłopaki będą mogli z tego skorzystać i ze smaczkiem wypić ją gdzieś tam na przystanku, gdzie będą czekali, dopingowali i pomagali mi na Mistrzostwach Świata. Dzięki, trzymajcie się, hej! Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic!